Po raz pierwszy elektrownia pokazała twórczość Jerzego Czuraja 9 lat temu, czyli rok po śmierci artysty. Teraz można było obejrzeć także dzieła, które nie znalazły się z różnych przyczyn na poprzedniej ekspozycji. Kto widział obrazy Czuraja, może teraz zobaczyć dwa gatunki sztuki, których Czuraj nie uprawiał zbyt często, a przynajmniej są mało znane. Mianowicie cztery rzeźby głowy Jurka, które zostały przekazane nam w darze przez Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach, który był właścicielem tych rzeźb, no i rysunki Jurka. Wystawa była pokazywana nie tylko w Radomiu. Grupa przyjaciół artysty chciała zaprezentować jego dzieła w różnych miejscach, które miały dla autora szczególne znaczenie. Stąd i tytuł wystawy, i wspomniane miejsca, czyli Warszawa, Kielce, Kazimierz Dolny i Suskowola. To malarstwo się nie nudzi. Znaczy, ja uważam w ogóle oglądanie sztuki notorycznie, nawet tych samych obrazów, tylko i wyłącznie nas wzbogaca, bo pozwala przenikać w głębsze przestrzenie, w głębsze plany tychże dzieł. Jerzy Czuraj mieszkał od 1982 roku w Suskowoli. Można było go tam odwiedzać, porozmawiać nie tylko o sztuce, posłuchać muzyki, w tym muzyki jego autorstwa, bo Jerzy Czuraj również komponował utwory z pogranicza jazzu, muzyki elektronicznej i bluesa. Na pierwszym planie było jednak malarstwo. Jurek nie bał się koloru, Jurek eksperymentował z kolorem. I należy do chyba jednego z ostatnich pokoleń malarzy, którzy nie bali się farby, nie bali się eksperymentu z farbą malarską. Zanim rozpoczęła się prezentacja twórczości Jerzego Czuraja, wystąpił Krzysztof Majchrzak, polsko-francuski multiinstrumentalista, dawniej kojarzony głównie z jazzem. Obecnie zajmuje się raczej muzyką eksperymentalną. Krzysztof Majchrzak, stojąc tyłem do wizualizacji zrobionej na podstawie obrazów Jerzego, przy pomocy dźwięku opowiada o jego twórczości, jakby znał ją od dziesiątek lat. To jest moim zdaniem niesamowite wydarzenie, ale tak jak mówiłem na wernisażu, Czuraj siedzi w niebie i rozdaje karty. Ja w życiu nie słyszałem o Krzysztofie Majchrzaku i tylko zupełny przypadek skrzyżował nasze drogi. Wystawa prac Jerzego Czuraja w elektrowni będzie czynna do 13 grudnia.